Poprzednim odcinku. Trzymajcie konie! Lato, że doszliśmy w odpowiednim czasie! To był wspaniały honor, abyście pozwolili nam dołączyć jako pomocnicy waszej walce! Zły sędzio, to czas abyś zapłacił! Pani Alba, proszę byś zasnęła jeszcze raz. Nie by było co jeszcze, o czym mógłby zasnąć. Wciąż muszę udowodnić, że pan Alba był osobą, która zamordowała na pana Kauchena. Cóż, chciałbym słyszeć na temat twoich ruchów, zanim morderstwo się wydarzyło. Wydaje mi się, że mógłbyś powiedzieć na temat, co robiłeś w Teatrze Neutralis? Bardzo dobrze. Przypuszczam, że mogę ci powiedzieć na ten temat. Ha, ha, ha. Ponieważ wszystko robiłem to oglądanie z pokazu scenicznego starego samuraja. Może byłoby fajnie, jakbyś powiedział coś więcej na ten temat? Na sposób, jaki mogę dać tego gościa pod aresztem, to wskazać dokładny moment, gdzie był, kiedy morderstwo miało miejsce, i to jest klucz do tego całego śledztwa. Pokaz stalowego samuraja. Oglądałem z ostatniego rzędu. Scena była bardzo wysoka, ale było zbyt ciemno tej widowni. Rzekam, że byłem na widowni, ale ciężko to wyłonić, jak przypuszczam. Pamiętam, jak ten szopo szedł. Czy ma znaczający dowód dla ciebie? Te sceny runiczne poruszyły serce starego człowieka. Nigdy tego nie zapomnę. A więc byłeś w teatrze oglądając pokaz starego samuraja, czyż nie? Oczywiście, że byłem. Naprawdę podobał mi się stary samuraj. Haha, tak! To bardzo było fajnie, czyż nie? Nie jesteś wcale cool! To stary samuraj jest cool! Tak, i stary samuraj. Jego specjalne ruchy tak, żeby były naprawdę czymś, he? Ha! Hej, Edgy! Kim jest ona? Kim jest ta superstarska dziewczyna? On została tutaj przez cały czas i dopiero teraz ją zobaczyłeś? Nazywa się Kay Faraday i pomaga mi w moim śledztwie. Wybacz, że nie przedstawiłam się wcześniej, ale lepiej później niż wcale. Tak, Alice Kay, jestem Larry Bots! Cisza, jak na tej widowni, nie ma czasu, abyście gadali o takich rzeczach. Panie prokuratorze, to ostatnia potyczka, łapiesz to? Wiem. To jest koniec. Tego człowieka tutaj. No i to jest to, co chciałem usłyszeć. Myślę, że teraz ci zaufam, panie prokuratorze, a raczej panie Edgeworth. He? Zostawiam tą ostatnią pojedynek tobie, panie Edgeworth. Nie bój się, zakończę swoją robotę. To naprawdę jest koniec gry. To czas, aby udowodnić wszystkie kłamstwa pana Alby. Dobra, oglądałem co do niego rzędu. Było ciemno. Przyrzekam, że byłem na widowni. Pamiętam nawet co było na scenie, no to chcę wysłuchać. Cóż, ja nagrywam na coś, działo się na scenie, bardzo dobrze. No to super. To super? Masz się, Edgeworth. Nie pozwalaj sobie odlatywać na temat dziwnych tekstów. Nie planowałem tego zrobić. To się mi spytasz, jestem największym ekspertem starego samuraja. Nie myślę, że możesz powiedzieć, że ten pokaz nieustanniczny jest wspaniały? Dobra, tego bardzo dobrze. I ten specjalny ruch! Sposób, jaki zrobiłeś ten ostateczny cios przeciwko zdomu sędziego. Wczesne dźgnięcie słonecznego ranka deszczu. O! To poruszyło moje serce na zawsze. Tak to było? A to nie zapomniałem na ten temat. Jak możesz zapomnieć swoich specjalnych ruchów? To ten specjalny atak, który samuraj użył, kiedy żył w stalowej włóczni. Da. Dzisiaj był pierwszy raz, kiedy to pokazywali, czyż nie? Gdybym nie oglądał pokazu, jak mógłbym znać nazwę tego ruchu? Przypuszczam, że masz rację, ale proszę, oświeć mnie na ten temat. Nie zapomnę tego ruchu, który macie w nazwie. Ponieważ Perkun go nie przeczytaj ponownie. Ponieważ chcę zaprezentować dowód. Objection! Ponieważ przez tą włócznię. Nieważne, dobra, zaraz to powiem. Specjalny ruch. Czyli wczesne słoneczne dźgnięcie deszczu. To jest twoja finalna odpowiedź. Wtrzymaj konie! Ty mały i ignorujący gnoju. Czy ty naprawdę musisz pytać o te same pytania w kółko i w kółko? To była moja intencja. Twoje zeznania to coś więcej niż tylko to. Jednakże wierzę, że to byłoby dobre, gdyś proszę spojrzał na to. Włócznia starego samuraja? No i? Ta włócznia właściwie nigdy nie była na scenie dzisiaj. Że? Przepraszam? Ha.
Na nieszczęście dla ciebie, dzisiejszy stały samuraj był ten człowiek, który ma bardzo farta do problemów. Nie powiedziałem, ten bezuteczny człowiek zniszczył przypadkowo tą włócznię, kiedy miał praktyki. Okej, pamiętasz, co, jaki był specjalny ruch stalowego samuraja dzisiaj? To był stalowy samuraj. Ciosy, sushi. Że... Prawidłowo. Ponieważ nie mógł użyć włóczni, w ostatniej minucie zmieniono jego cios. I gdyś naprawdę oglądał show, to wiedziałbyś, jaki cios został użyty. Quercus Alba. Nie oglądałeś żadnej minuty pokazu stalowego samuraja dzisiaj nocy, czyż nie? Niga! Gaa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 
otwiera nowe możliwości, że był zajęty zabójstwem pana Kołczyna. A więc kim byłeś w trakcie pokazu? Domagam się odpowiedzi, już! I co jest takiego śmiesznego? Ty jesteś taki głupiutki. Idę twoje konkluzje. Wciąż insynuujesz, że oglądałem pokaz. Znaczy ja insynuuję. Albo większość z niego w tak czy inaczej. O to ci chodzi, że większość z niego. No bo widzisz, w trakcie pokazu opuściłem swoje siedzenie, aby iść do toalety. Wburzam, że to wtedy ta dramatyczna scena została rozegrana. To jest największa wymówka, jaką kiedykolwiek słyszałem w swoim życiu, przyjaciółko. Przyjaciółko to Quercus Alby. Boże, dobra, nieważne. Przyjaciółko, Boże. A ponieważ on źle wymienił tylko nazwę tego ruchu, nie możemy stwierdzić, że to nie był dowód, że oglądał pokaz. Niko! Jako pan starowego samuraja chciałbym oglądać cały pokaz szczerze. Jako fan starowego samuraja, jak na kogoś, kto nawet nie siedział do końca pokazu, nie masz prawa nazywać ciebie panem starowego samuraja. Nigdy. Kto to powiedział? To bym ja! Hold it! Kto to właśnie był? To byłem ja! To byłem ja, młoda damo! Larry? Co ty tutaj robisz, przeszkadzając mi? Edgy, przyjmij się na sekundę, błagam! Być może nigdy nie czujesz tego starego człowieka jako stalowego pana stalowego samuraja, ale totalnie myślę, że on jest stalowym samaniakiem! Kim dokładnie jest stalowy samaniak? Wierzę, że miał na myśli maniak stalowego samuraja. Tak! Aj, za pani! Wiem, że prawdziwy... Znam prawdziwego fana, kiedy go widzę, ponieważ jestem stalowym samurajem! Nigdy nie zaakceptuję ciebie jako prawdziwego stalowego samuraja. Czemu się tak pracujesz, panie Rurf? Wydało na to, że prawdziwy stalowy samuraj rozpoznaje mnie jako fana. No i tak jak powinno być, ponieważ jestem fanem. I to nie tak, że chciałabym przegapić ten show. To był naprawdę wspaniały pokaz, wypełniony duszami młodych kobiet i poruszył młode serca. Ha, ten sarkazm jest taki długi, że aż twój nos powinien jeszcze dłużej się wydłużyć. Bardziej wydłużyć. Powiedzenie źle nazwy nie udowadnia, że nie pooglądał ostatniej sceny. Co naprawdę potrzebuje, to coś bardziej decydującego. Coś, co łączy pana Alba, konkretnie z modelem pana Kołczyna. Wiesz co, dziadku, naprawdę jesteś czymś. Czuję honor, że docenia mnie stalowy samuraj, ale za co? Cóż, tak zastanawiałbym się, jak wiesz na temat tego dźgnięcia. Ten ruch został sekretem tylko dla małych ludzi z grupy, no wiesz? Czekaj, to był sekret? Larry, czekaj, co ty właśnie powiedziałeś? He? Powiedziałem coś głupiego ponownie? Czy ty powiedziałeś, że te dźwięcie właściwie to było sekretem? Cóż, może powinienem powiedzieć, że sekretem. To tak bardziej, że zdecydowaliśmy o tym ruchu tuż przed startem pokazu. Tuż przed? Tak. Dyrektor musiał wymyślić szybko jakiś ruch. Jakieś 5 minut przed pokazem my napisaliśmy to na ścianie w przybieralni. To dźgnięcie. I tak zdecydowaliśmy na nazwę tego ruchu. Na ten moment ja już uszkodziłem tą łucznię, więc słyszałem, że to było bezużyteczne. Wszystko są od tego, że aktor starowego samuraja jest taki sam. Dyrektor musiał mam moją kompletną sympatię. A więc tak ogólnie, ponieważ mieliśmy ten ruch na sushi slash. Troszeczkę udawaliśmy, że to nawet nie istniało w ogóle. Ale ci mówić tak, gdyby ktokolwiek zrozumiał, żeby taki mógł, a i zachowaliśmy go w sekrecie. Więc konkretnie, to było dla dobra publiki. No, ale było na to, że dzięki Laremu stracili taki wspaniały ruch. I dlatego myślę, że większość ludzi nigdy strzała tu ruchu. Chciałem swoją jadaczkę. Ej, co do cholery, stary dziadku? Skończyłem. Nic tylko niż słuchanie. Jakieś rzeczy niepowiązanych z prawem.
A więc błagam, skończmy to już. Ty marni temat pokaz dla dzieci. Pani Alba. Pierwsza osoba, która powinna się zamknąć, to ty. Jak ty śmiesz? Podejrzewam, że już pewnie zauważyłeś dokładny problem na temat zeznań tego człowieka. Ha, no to teraz starasz się mnie znowu podkurzyć, nie? Nie ma problemów na temat to, co się działo za sceną w tym pokazie scenicznym. Nawet nie mów o ucieczce w takim sposobie, Kucie Alba. Być osobą, która to powiedziała własnej sobie. Nazwę tego ruchu to była Early Summer Range Up. Ale nazwa została zdecydowana tuż przed pokazem. A więc? No, o co ci chodzi? Imię tego, o którym powiedziałeś, nigdy nikomu nie zostało powiedziane głośno. A więc mógłbyś nas oświecić, jak wiesz na temat tej nazwy? Ponieważ mogę powiedzieć tylko o jednym sposobie, w jaki byś wiedział. Kierkuście Alpa, to jest jeden sposób, jaki mogłeś wiedzieć o nazwie tego ruchu. Wiedziałeś o tym, ponieważ go widziałeś. Widziałeś go na tej tablicy. Ludzie, którzy wiedzieli, trzymali to w sekrecie. Nie mógłbyś po prostu zapytać się kogoś i zapytać. To oznacza, że jedyną opcją, jaką zostaje, to że zobaczyłeś go na tej białej tablicy. A więc to oznacza, że pan Alpa był w tej poczekalni na jakiś moment? Ale o co chodzi, ser? Nic to oznacza. Jest kolejny kawałek dowodu, który był także w tej przebieralni. I nie możemy temu pozwolić przejść obok. To jest powiązane na temat tego morderstwa na Kołczyna i przebieralni. Ten wózek, który został użyty, był przez pewien moment w tej przebieralni. W trakcie pokazu, ten wózek po prostu sobie tam czekał w tej przebieralni. I później, gdy został pchnięty, to był tam żelazny implant na scenie, na pokazie. A wtedy, tuż po pokazie, przeszedł sobie z Alepax razem ze starym samurajem. Co oznacza, że jedyny sposób, kiedy zabójca mógł dać tam ciało w środku tego wózku, to było, kiedy wózek znajdował się w przebieralni. Ale co, ostatecznie zabójcą był ktoś, kto odwiedził sobie tą przebieralnię w trakcie pokazu. Dokładnie. O, ale czekaj. Co jeżeli morderstwo nie miało miejsca w przebieralni? Ty, o co ci teraz chodzi, Kay? Możliwe przyznać, że ma naprawdę dobrą możliwość. W trakcie pokazu przebieralnia powinna być raczej zamknięta dla ludzi. Ktokolwiek chodzi do prywatnej przebieralni, byłby naprawdę dziwny dla innych. Ale oprócz tego zabójca jakoś ruszył to ciało z tego wózka. Prawda? Gdy ponieważ to zostało podstawione do tej przebieralni, byłaby idealna lokalizacja dla morderstwa manego Kołczyna. Kierkuście Alpa, w trakcie pokazu, poszedłeś do tej przebieralni. Chcę wiedzieć dlaczego. Tak. Tak, byłem tam. Wszedłem do przebieralni. Wiedziałem! Umieszczam cię pod aresty, przyjacielu! Łapiesz aresty! Wtrzymaj konie! Nie tak szybko! To chodzi! Ha, 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 ha! Nie! Zasługuje na szansę, aby się wyjaśnić? Wyjaśnić? Co jest to te wyjaśnienia? Wierzę, że mówiłem ci już wcześniej, że poszedłem do łazienki. No cóż, straciłem cię, kiedy to zrobiłem. Chciałem cię spytać o lokalizacji i wtedy wpadłem do przebieralni, ale nikogo nie było w środku. Kiedy zobaczyłem nazwę tego ruchu na białej tablicy. Ty, banku, starasz się tak nie sposób tego dostać? Naprawdę myślisz, że uciekniesz w takim momencie? Panie Edżur, nic nie możesz robić, jakby go zatrzymać? Nika! Nie mam wystarczająco dowodów, aby zrobić cokolwiek. Nie mam nawet dowodu, żeby ten człowiek mógł być na dobre. Ale jeżeli to jest to, czego potrzebuję, to być może... Agencie Lang, wierzę, że śledztwo w tej przybieralni powinno zostać zrobione. To możliwe, że znajdziemy tam jakieś nowe dowody. Tak, jeżeli pan Edgeworth tam będzie, jest pewnie, że znajdzie nowe fakty, przyjacielu. O, jeżeli już nie ma małego złodzieja, być może nauczymy się tak czegoś nowego z rekreacji. Nie potrzebujemy tego robić. To, Wilczku, jak ty możesz? Nie mówię, że to ma być chamskim. To jest tak, że my już to sprawdziliśmy. Moi ludzie naprawdę są czymś jeszcze. Nic nie znaleźli? Nie mówię ani jednej rzeczy, siostrzycko. Nie znaleźli nic, to jest to. Przypuszczam, że masz rację. Gdyby znaleźli cokolwiek, zreportowaliby to dla nas. Ho, 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 ho. Nie mogli nic znaleźć, ponieważ tam nie było nic do znalezienia. Jeżeli nie ma żadnych informacji, dla których mi nakarmi małego złodzieja, wtedy tak się nie pomogę. Czy to jest koniec? Morderstwo miało miejsce w tym teatrze, gdzie nie było bronione przez poza krajowe prawa terenowe. I faktem jest, że pan Alba popełnił to morderstwo.
Jeżeli nie udowodnię obydwu tych stanowisk, że są prawdziwe, to Alba sobie będzie wolnym człowiekiem. Nie ma niczego, co prowadzi akcję dalej. Wpłynąłem na to, że karty w twoje ręce się skończyły. Teraz, jeżeli mi wybaczysz, ponieważ za wszystkich ludzi przegapiłem swój lot. Teraz muszę czekać na nowy. Kto to był? Niko! Że jak? Kto to był? Kto to był? Tym razem. Nie! Wtrzymaj się tej chłystku! O! Pierwszy Larry, teraz ty! Oto jestem straszną twarzą na twojej twarzy, Ciusiu. Nie trafi mnie jak jakąś bezużyteczną osobę. Być może powiedziałam, ale chcę coś powiedzieć, czego nie łapię. Zostawiasz taką kobietkę smutną, zdesperowaną i samotną, także prawie chcę się płakać. Dlaczego musisz mówić do mnie w taki sposób właśnie teraz? Ale wiesz co, Ciusiu? Puść, biegnij się! Ponieważ ja dam ci wspaniałą rzecz. Najbardziej wspaniałą rzecz? Od ciebie? To jest super specjalny, tak, że nie mogę nawet nikomu tego dać, wiesz? A, mój specjalny prezent miłości dla mojego słodkiego czucia, jesteś gotowy? To jest to! To jest... To jest... Pudełko tych Samurai Dogsów, prawda? Tak, uchyciusiu! No dalej, pragam zjeść jednego! Wtrzymajmy konie! Ile skończyliśmy? Dlaczego tak wszyscy tak uciekli? Ciusiu! Powiedz mi, że rozumiesz miłość tej młodej damy przed tobą. Młodej? To jestem osobą, która ci dodała, no wiesz? Nie, ser! To by się to coś nie dowierzyło, byłeś taki piękny i wspaniały. Moje marzenia w końcu doszły do pewnego domu, że robione własnego domu. To wtedy bym mogła być młodej damy, robiłabym ci żarcie całe życie, mamy twoją żoną i w ogóle przygotowałabym ci żarcie za każdym razem, jakbyś do roboty! O nie, Ciusiu! Nie możesz nic zrobić! Nie ma mocy na tej ziemi, która by powstrzymała tą kobietę, aby zamilkła. Czekam cię! Ja pierdolę, co tu się dzieje? Ach, jestem taka zmęczona i w ogóle. Wy wszyscy tam już jak patrzycie. Nawet uważacie, że ten samuraj dog robi ze mnie głupca. Ma specjalny wygląd. Z japońską flagą jest przełom, że specjalny. Ale kiedy jednego zjadą, schokowała jak reszta. O, jestem taka wściekła. Czekaj, specjalne pudełko z flagą Hinomaru? Nie zdarzałem o czymś takim. Jednakże to jest to. Czerwone słońce jest wypełnione. Czy to jest możliwe? Czy to może być? W pokazie Samurai Dogi były w tej przebieralni. Jednakże nie było czegoś takiego jak Rising Sun Dog. W sensie, że ma na wachlarzu tą czerwoną kropkę. Ta sprzeczność przeczy czemuś, co nie istnieje, a wciąż istnieje. To jest możliwe, że to wschodzące słońce powraci nas w kierunku nowej, prawidłowej drogi. Prezent? Tyle ma kościół dostarczanie żarcia. Mieliśmy dać takie doksy. Ludzie w ambasadzie powiedzieć cześć. Mam ich wiele w wózku, więc aby je poruszyć. Wierzę, że rozumiesz, co to oznacza, prawda? Zabiłeś pana Kouchena w tym teatrze i umieściłeś jego ciało w środku wózka. A wtedy zmusiłeś stalowego samuraja, aby poruszyć ciało dla ciebie. To jest czas, aby nareszcie połączyć ostatnie puzzle logiki. Nieważne, jak duże czy małe są. Kiedy połączymy je wszystkie, prawda nadejdzie! Kiedy podążasz za logiką do pewnych konkluzji, tylko prawda pozostaje. Zabójca użył wózka, aby przetransportować ciało. Co oznacza, że usunął wszystkie Samurai Dogsy stamtąd. Tym bardziej, że Samurai Dogsy były tak jakże już wtedy w przebieralni. Prawda zostało zabrane to wyjęte z wózka przez zabójcę. O krok bliżej do prawdy. To, co nie istnieje, to Samurai Dog z Hinomaru na nim. To wschodzące czerwone słońce. Jest wypełnione, ponieważ zabójca był zajęty usuwaniem tych doksów z wózka. I to jest dowód, że morderstwo miało miejsce w przebieralni. Tak jak to czerwona substancja tutaj jest, wierzę, że to jest to, co jest. Wendy Olbak? Nie wierzę, że dziękuję za prezent. Dziękuję. O! To, co mi dałaś, to naprawdę coś bardzo specjalnego. Edusiu! Panie Edward! Naprawdę się czujesz okej? Okay? Ser, panie Alba, jak podejrzewałem, ty zabiłeś pana Kouchena w tej przebieralni. Trzymaj konie! Jak wiele razy muszę słuchać, jak się powtarzasz? Nie ustaliłeś tego jeszcze? Twoje słowa nie mają znaczenia, są bezużyteczne i bez mocy!
I sposób, jaki będę kontynuował kooperację z tobą, to muszę sobie definitywnych dowodów. Ha! Ta arogancja, ta pewność siebie. Wierzę, że usunąłeś każdy kawałek dowodu, który by cię wrupił. Jednakże, został pewien kawałek tutaj, który złapie cię raz na zawsze. A, blefujesz! Oho! Hej, panie prokuratorze! Brzmi, że znalazłeś to. Znalazłeś to, aby złapać tego typa. Więc powiedz nam, czy ten Samurai Dog zakończy żytwo tego starego człowieka? Kawałek dowodu, który został teraz przeniesiony? Tak, oczywiście! Ten to pudełko Samurai Dogsa z tym schodzącym słońcem nigdy nie powinien istnieć. Więc chcę, abyś dobrze się przyjrzeli tej czerwonej kropce. To jest kropla krwi. He? Że jak? Krew mówisz? Agiecielak, chciałbym, abyś zrobił analizę krwi na tym jak najszybciej. Ha, muszę przyznać, jestem zaskoczony. Nie mogę wierzyć, że można znaleźć krew w takim miejscu. Hej ty, dawaj to do laboratorium, pronto! A dlaczego jest tam krew na tym pudełku? Jeżeli pomyślimy o ucieknięciu z miejsca zbrodni, myślę, że powód jest oczywisty. Larry, powiedziałeś, że transportowałeś Samurai Dogi przy pomocy wózka, prawda? O tak, masz wspaniałą pamięć, Edgy. Ten wózek był troszeczkę zbyt duży dla mojego syna, no wiesz, o co mam na myśli. Więc być pewnie, aby mógł go widzieć, dałem go na górze tego wszystkiego. Wiadomo, że Samurai Dogi tam były, więc uczułem Michała wypełnić ten wózek. Jeżeli to, co mówi Larry, jest prawdą, to co się stało z tymi pudełkami na podłodze? A łapie, załóżca wyjął je, aby dać nam ciało. Dokładnie. I to wtedy wierzę, że krew ofiary wpadła na te pudełka. Ale kiedy moi ludzie prowadzili tam śledztwo, nie było tam żadnego Samurai Doga. Ponieważ ochroniarze już je skonfiskowali. Tak, bez wątpliwości. To jest... To było ukrycie dowodów morderstwa. To dobra rzecz, że pana Olbak ukradła jeden. He? A to czy pana Olbak także może być wspaniałym złodziejem? Co za skandaliczna... Ja nie ukradłam, ja to otrzymałam. Wzięła dla samej siebie. Kerkusie Alba. Chciałem, abyś mnie przeoczyli pewnej ważnej części. Ha, 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 ha. Wybacz, że kończę tę twoją miłosną pogawędkę, jednakże. Jak? Jak on może być taki pewny w sytuacji, w której nie wygra? Nawet jeżeli ta krew będzie należeć do pana Kończyna, wtedy co? Ha! Więc panie Edgeworth, brzmi na to, że nie jest gotowy, aby jeszcze to zakończyć, he? Ten solidny kawałek dowodu, który został na miejscu zbrodni. Oświeci nas. Zawsze będziemy mieć dowód, że morderstwo wydarzyło się w przybieralni. I? Mówisz to tak, jakby cokolwiek znaczyło. He? Przepraszam, ser! Sery! Liczba mnoga! Raportuj! Jakie mamy wyniki analizy? Ser! Analiza potwierdziła, że ta czerwona substancja to krew! Wiedziałem! Razem w tej kwerkucie Alba! Panie George, zastanawiam się, czy mogę mieć pewien humor na temat mojego pytania? Twojego pytania. To już wcześniej, zapomniałeś? To już wcześniej zapomniałeś. Nawet jeżeli to krew pana Kończyna, co za różnicę to robi? Już ci mówiliśmy. Udowodniłem, że to miejsce zbrodni to była przybieralnia. Ale nie udowodniliście, że jestem zabójcą, prawda? Nika! To jest! Nika! On ma bardzo dobry punkt. Krew na tym pudełku nie udowadnia, że pan Alba jest zabójcą. Wtedy ten kawałek dowodu jest bezużyteczny. To niby! Nie może być, jesteśmy tak blisko, ser! Ha, 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 chcę go uderzyć w tą twarz. No dalej, dajcie mi coś, czym mogę to zrobić. Mamy teraz solidny kawałek dowodu. Musi być coś jeszcze, co mogę dzięki temu ukazać. Nie mogę na nic wpaść. Ha, 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 ha. Teraz, jeżeli mi wybaczycie, idę. Hold it! Kto to był? Jest zbyt późno. Nie pozwolę nikomu już mnie zatrzymać. To nie byłem ja, przyjacielu. To także nie byłem ja. To nie byłam także ja. To byłem ja! Dlaczego ty? Ponieważ nie skończyłem swojego raportowania z wcześniej, ser. Aha, nie, to jest więcej? Ser... To pośpiesz się i gadaj. Ser, ty to tak, ser. Ty ta krew, o której wspomniałem. Ona nie jest tej samej krwi, co krew ofiary. Że... Nie! Że jak? Ty... Że jak? Jak masz na myśli, nie ta sama... Nie ten sam tryb krwi? To nie krew ofiary? Jeżeli nie jego, to kogo do cholery? Ja nie wiem, ser! Tylko wiem, że to nie ta sama krew, co ofiary, ser! Co teraz robi, panie Czurw? Nie mamy pojęcia, co teraz robić.
Także ja nie. Ho, 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 ho! Mój, co za pokaz wydarzeń! Tak, ta kropla krwi to coś konkretne jak moje słowa. I jakie to twoje słowa są? Te, które powiedziałem, że są bezużyteczne, bezwartościowe i bez siły. Ta krew nie ma nic do morderstwa, o sprawę morderstwo, w jakikolwiek sposób. A więc, przypominam ci, że krew, która jest na tym pudełku, może była zanim wszedłem do ambasady. Co za nonsens? Ta, to krew, przyjacielu! Nie ma możliwości, że nie wspominam morderstwo. Aha, wiesz, ciężko w to uwierzyć. Ale co jeżeli ktoś podał samuraj dogi i miał, leciała mu krew z nosa, co wtedy? Tylko... Wyraźnie jest to możliwe. Cholerka! Tracimy na czas na jakieś czerwone krople z krwi w nos. Krew nie należy do nikogo powiedziana w tą sprawę. To chyba jest zaczęta wskazówka. Kurkusie Alba, ty chamie! Wciwaj konie! Cicho! Nie adresuj się do mnie w takimi beznadziejnymi słowami jeszcze ponownie. Zadziłem wystarczająco czasu na was i twarz odpowiedzi. Pozwólcie mi przejść. Alba, nie ma znaczenia, czy uciekniesz. Nigdy przede mną nie uciekniesz. Pewnego dnia będę miał satysfakcję z tego, że się złapię. Zobaczysz! I razem z Interpolem, który jest za mną, będziemy pracować, aż ten dzień nadejdzie. Ha, 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 ha. Wiesz, jak twoje słowa brzmią dla mnie? Brzmią jak zwykła praplanina jakiegoś przegrańca. Ała! Czy to prawda jest koniec tego wszystkiego, co możemy zrobić? Czy ta krew naprawdę jest od kogoś, kto jest kompletnie poznany z tą sprawę? A może jest inna możliwość? Ktoś, kto inny jeszcze był ofiarą? Tylko kiedy jestem w rogu, to mogę być może na kogoś wpadnę. To jest sytuacja jak to. Co to może oznaczać? A co ten człowiek by zrobił? Co by zrobił w tak bardzo zdesperowanej sytuacji jak ta? Odwrócił wszystko do góry nogami? To jest to! Muszę odwrócić moje myślenie do góry nogami. To nie jest w taki sposób, że czyja krew to jest. To jest, jak ta krew mogła znaleźć się na tym pudełku i muszę powiedzieć o tym w taki sposób. Jeżeli krew została się na pudełku, kiedy było umieszczone w wózku, wtedy właściciel krwi musiał być przebierany na ten moment. Jest jedna osoba, która mogła to być. Cóż, muszę was docenić za to, jak bardzo się staracie, ponieważ z was, dzieciaki, zostałem usunięty z głównej sceny. Będę zmuszony, aby żyć resztę swojego życia jako w cieniu na nieszczęście. Ale nie jestem dalnym przegrańcem w podziemnym świecie, który będzie moim wolnym światem. Wolność, który kruk poczuje, kiedy wzlatuje w mrok. Nie możesz cię dać na mnie swojego palca, ani teraz, ani nigdy. Ręka prawa jest bezużyteczna przeciwko mnie. Ha! Bezsilna mówisz? Nie byłem taki pewny, gdybym był tobą. Co ty gadasz? Pozwól mi opisać to w jednym słowie. Beznadzieja. Beznadzieja? Jak? Kwerkusie Alba! Twoje skrzydła zostały odcięte już dawno temu. He? I jak kogoś tu starasz odlecieć, nie zauważasz tego faktu? Beznadzieja to perfekcyjne miejsce, te słowa by cię opisać. Ha, śmiałe słowa. O co ci chodzi, że jego słowa zostały odcięte, panie Dżurf? To, co myślisz, że myślisz. Udało nam się wpaść go w pułapkę prawie. Z tym decydującym definiuję kawałki dowodu. Hej, 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 gdzie pana prokuratora? Mówisz, możesz mówić po angielsku? Ty, co starasz się powiedzieć? Co z kawałkiem dowodu? Kawałek, o którym mówię, to oczywiście ten kawałek krwi, kropla krwi. Ale wiemy, że to nie jest ofiary. Nie widzę, jak takie pozostałości mają cokolwiek do tej sprawy. Panowon Karma, wierzę, że to dokładnie moment, który jest bardzo ważny dla tej sprawy. I część tego, bardzo ważnego, czegoś, że to nie jest krew ofiary. Wyglądasz na tego. Dobrze, wierzę, że już jesteś pewny, co mam na myśli. Wtedy, ty wiesz, czyja krew to jest? Ha! Oczywiście, że wiem. Ten kawałek dowodu jest nieskazitelnym dowodem, aby zatrzymać zabójcę. Krew, która jest na tym pudełku samurajowego samuraj doga, należy do tej osoby. Ta krew wschodzącego słońca na tym pudełku należy do ciebie, kwerkusie Alba. Co? Że jak? Że jak? Dlaczego to jego krew jest na pudełku samuraj doga? Nie jest nawet ofiarą. Krew wpadła na pudełko, kiedy ciało pana Kałczyna było wsadzone w wózka. A na ten moment tylko dwie osoby były w przebieralni i ofiara oraz obójca. I to, co można myśleć, że krew nie należy do ofiary? Wtedy jedną osobą, która pozostaje? Ta osoba musi być mordercą, własnej sobie. To jedyna logiczna konkluzja. Ale pan Kałczyn był przecież osobą ciekniętą, ser.
Dlaczego pan Alba miałby być także krwawić? Co jeżeli w trakcie morderstwa pan Kołczyn walczył wstecz? Masz na myśli, tuż pewnie jak pan Alba miał zabić pana Kołczyna, to jakoś pan Kołczyn zranił pana Alby. Tak, i wierzę, że mamy kawałek dowodu, który odwalnie, że on krwawił. Jaki kawałek dowodu udowadnia, że pan Alba prawdopodobnie krwawił na ten moment czasu? Rana, którą się aż tak bardzo chwalił. Panie Alba! Chyba pamiętasz na temat tej wspaniałej rany. To było wtedy, kiedy Demask dla mnie zaatakował. Przy pomocy nożyczek. Tak, i to wydarzyło się... I to wydarzyło się potem, jak był już po przepieralni. Ha! A to naprawdę się wydarzyło? Możesz manipulować bronią, aby pokryć ją w krwi i nie mogę tego zarzucać jako fakt. Może zrobimy test, panie Alba, i zobaczymy, czy ta rana zgadza się z tymi nożyczkami. Naprawdę zniszczymy jeszcze, panie Edgeworth. Nie odpuszczasz ani jednej rzeczy, nieważne jak głupia jest. Ha! Jesteś osobą, która o tym mówi, panie Alba. Udało ci się prawie uciec... Udawało ci się uciec od prawa przez długie 10 lat jako lider grupy szmuglerskiej. Nieważne jakie niebezpieczeństwo, ty ukrywasz się za każdym razem z powodu strachu przed kimkolwiek. Ty naprawdę jesteś jedynym w swoim rodzaju kryminalistą. Ho, ho, ho! Jestem mistrzem z mojego strachu. Jednakże, aby powiedzieć, że taka osoba jak ty mogła przeoczyć taką wielką rzecz. Wierzę, że coś przeoczyłem. Powiedziałeś, że moja rana była spowodowana przez pana Kołczyna. To zostało spowodowane w przebieralni, prawda? No, to się zgadza. Wstrzymaj konie! Chciałem coś wskazać. To jest po prostu niemożliwe. Moja rana dźgnięcia i ta, która mogła dojść tylko od tego ostrza. A ja się... Jako proponujesz teraz broń? A... Ten teatr był przecież ochraniany przez ochroniarzy. To było niemożliwe dla kogokolwiek, aby wniósł broń tutaj. Tak jak pan Alba powiedział na temat noża... Tak jak pan Alba przeniósł sobie ten nóż w bukiecie z Alpstein, musi być na sposób, aby było tak, że można przenieść bronię. O, ale tak długo, jak nie możecie dowodzić, w jaki to był sposób. Gadanie na temat krzyknięcia pana Kołczyna, mnie, o, że on mnie ćknął, to nonsens. A więc jeżeli istnieje inny sposób, lepiej się pośpieszcie, powiedzcie mi go. Nie mów, że... Przyjemnością. Czekaj, co? Ten kawałek dowodu pokazuje, jak pan Kołczyn przeniósł sobie broń do tego teatru. Statuetka? Moment, klucze Tagaratsu! Wśród drużyn prawa, ten kawałek dowodu znany jako klucze Tagaratsu. Ten klucz! To klucz, który mój ojciec ukradł tutaj 7 lat temu. I jest bardzo unikalny, ponieważ to jest obydwoje klucz i nóż. To oznacza, że gdyby to było nożem, to że gdyby jeszcze był kluczem, to mógł zostać łatwo wprowadzony do teatru. Nie mogłeś pozbyć tego noża, kiedy cię ćknął. A więc złożyłeś krew i dałeś go z powrotem do kieszeni pana Kołczyna. I po tym klucz otworzył sejf w jego biurze. A w środku tego sejfu był dokument na temat papierów Godofi, podpisanych przez pana Kołczyna. A wygląda się na to, że pan Kołczyn umarł lider grupy szmuglerskiej. Musiałeś się upewnić, że policja będzie osobą, która otworzy ten sejf. Ha! Tak ciężko pracowałeś, a tylko się skończyłeś ostatecznie. Możemy porównać być może ostrze tego noża swoją ranę, panie Quercusie Alba? Nie mów, że zakończyliśmy. Nie mówcie mi, że pokonaliśmy tego typa. I to się nazywa Coup de Grace. Nga, niemożliwe. Ty nie możesz mnie pokonać. Słuchaj, wy wszyscy, a tym bardziej pan Manny Kołczyn, to z powodu tego, zdrady tego człowieka. On był tak zadaniem kontrolować tą grupę szmuglerstwą, aby usunąć mnie jako ambasadora. Dlatego zasługiwał na to, aby zginąć, nosząc winę za moje zbrodnie dla mnie. Dlatego wysłałem tą kartę Tagaratsu i tak się narodził ten incydent. Manny był liderem... Miał być liderem grupy szmuglerskiej, który zostałby zabity przez Tagaratsu. Ale ja musiałem... Miałem inny powód. Inną historię, która miała tutaj się rozegrać. Śmierć Manego miała wszystko zakończyć. I wtedy bym uciekł ze wszystkim i nawet takimi głupimi prokuratorami jak my. W następnej grze... Żartowałem. Panie Alba, wydaje mi się, że jest jeszcze jedno pytanie, o które zapomniałem spytać. Ten kraj, albo Alebachst. W którym kraju, w jakim sądzie tego kraju chciałbyś najpierw się zmierzyć? Tak inaczej, to game over dla ciebie. Edgeworth!
Nie wierzę. To koniec. To już jest koniec. Uhu, to jest to, wielki dzień, rozprawa panny Alby. A z tego tygodnia będziemy stanąć na rozprawie w jego własnym kraju, w Albacht. Franciszka będzie prowadziła tą. Podejrzewam, że będzie bardzo często używała swojego bicza. Aby zmierzyć się z panową karma w sądzie, tuż powiem, jak zmierzyła się z tobą, ser. O Jezu, nie chcę myśleć, jak on się będzie czuł. Aż mam ciarki na temat panny Alby, który będzie, kiedy będzie eskortowany do sali sądowej. A chłopie, na to, że jest na pewien sposób wspaniale. I być może nawet dostałem wypłatę od innego dnia. No wiesz, myślałem tak o czymś, ser. Ta stewardessa i nawet pan Portsman byli sekretnymi agentami pana Alby. No prawda, ta grupa szmuglerska była bardzo znana pomiędzy tymi wszystkimi, znaczy była powiązana między tymi wszystkimi wydarzeniami. Kamimy supportowała szmuglowanie między krajami, używając swojej pozycji jako asystentka lotnicza, stewardessa. A Portsman manipulował sprawami, aby kończyły się dla ich dobra. O! Ten iFly... Samoloty iFly i nawet biuro prokuratury! Nikt nie jest bezpieczny od grupy szmuglerskiej, hej, ser! Podejrzewam, że są jeszcze członkowie tej grupy na całym świecie. Ta, to brzmi jak taka wielka operacja. Takiej, którą nawet sobie nie mogę wyobrazić. He? Po co ci tak mówię? A, no nic. To tylko tak. No cóż, jak warto pomyśleć. Pan Ernest, rozmawia na Ernesta Armano. Także będzie dzisiaj później, ser. Wiem o tym. Pan Armano pracował także dla grupy szmuglerskiej 10 lat. Użył połączeń grupy Armano na całym świecie, aby pomagać tej grupie szmuglerskiej. Ale wszystko ostatnio się zakończyło. Dzięki nam. Zawdzięczam panu Arpatu wdzięczność, że musiał zapłacić za wszystko społeczeństwu. No cóż, z aresztowaniem obydwoje pana Alba i pana Armano, przypuszczam, że to zakończy incydent KG8 raz na zawsze, he? Przypuszczam, że tak. Prawdziwy zabójca w incydencie KG8 10 lat temu był pan Manny Kouchen. A 7 lat temu zabójca w drugim incydencie KG8 był Makrel. Te dwa fakty to dziwna prawda, jednakże wyglądałoby na to, że wiele wysiłku zostało włożone, aby ukryć to całą prawdę przed nami. I ujawnię te wszystkie na dzisiejszej rozprawie. Rozwiążę sprawy dzień po dniu, czyż nie, ser? CCU i Dateman. Być może teraz ta dwójka, dusza tej dwójki cieszy się z powodu tej prawdy, która wyszła na światło dzienne i mogą teraz uczuć w spokoju. Tak w ogóle, otrzymałem prezent od ambasadora Palano. Śmierć! Kraby, piwo i inne sprawy. Chyba niezbyt ich potrzebuję, więc daję je tobie. Co? Serio, ser? Czekaj, właściwie nie wiem, że już chcę. Ten sposób, jak je trzymasz, nie mów mi, że to tylko kupony, ser. Detektywie Gamsu, nie czytałeś gazet ostatnio? Od kiedy dwa kraje zostały kodofią, to ekonomia się zmieniła. Naprawdę! Wyglądało na to, że ambasador Palano powtórzył się na temat dobroci z jego zasad. Został teraz oficjalnym ambasadorem nowej, odnowionej kodofi. A, ale to takie beznadziejne. Nawet jeżeli każdy przedmiot, który był został wysłany skarbem, ty dalej nie jesteś zainteresowany. Cóż, jeżeli ich nie chcesz, to mogę je dać mojej kochanej asystentce, Kay. Czekaj! To nie to, co powiedziałem. Panie Żur, proszę, daj mi je, ser. Właściwie bym o tym pomyśleć, gdzie jest Kay? Jak to wychodzi na to, że nawet tutaj jeszcze nie jest? Kay! Musisz bardziej uważać. Nie mogę wierzyć, że nie zauważyłeś. Nawet udawałem głos pana Dżurfa na momencik. Totalnie nie zauważyłem, albo zrozumiałem, że ten głos był twój. Reakcja mówi. Miłość rozpryskuje się jak pyłek kwiatowy, szczególnie w wiosnę. A wiecie, Lang, to przyjemność zobaczyć cię tutaj. Minęło dużo czasu, od kiedy dałem swoją stopę w sądzie, ale nie chciałem tego przegapić. Oglądania jak ten gościu, który zniszczy moje kraju, nareszcie dostanie to, co na co zasłużył. Cóż, i coś jeszcze. Chcę być pewny, zobaczyć ciebie w akcji w sądzie. A więc tak, agencie Lang? Udało nam się odzyskać te wszystkie banknoty, więc Zengfa nareszcie żyje w spokoju. Wszystko dzięki tobie, więc chciałem powiedzieć dzięki. Wow, nie wierzyłam, że zobaczę dzień, w którym Wilczek podziękuje panu Dżurfowi.
Nie byłbym powinien być osąkrę, dziękuję agencie Lang. Gdybyś nie wynegocjował usunięcia praw z pana Alby, to nie byłem zdolny doprowadzić go na tę rozprawę. Wierzę, że z wygrana należy do nas obydwu w tej sprawie. Dzień Wiktor, z wygranej, prawda? Spójrz, nie zrozumiesz źle. Nigdy tobie nie wybaczę prokuratorom. I mam zero zainteresowania w prawdzie, o której tak gadasz w sądzie. Zawsze robię rzeczy w własny sposób i to się nie zmieni, łapiesz? Ha, zobaczymy. Cóż, wierzę, że powinniśmy podążać za własnym credo na temat tego, jak wykonujemy swoją pracę. Ta, jeżeli ktokolwiek będzie tą... Jeżeli kiedykolwiek twoja wartościowa prawda się nie załapie, czuj się wolny, aby usiąść i płakać tak długo, jak tylko chcesz. Ale dla mnie, ja będę podążał za każdą osobą, nieważne co. Ha, a więc dobrze. To czas, aby rozprawa się zaczęła. Zobaczymy się potem. Będę oglądał twój występ z galerii. Tylko na to czekam. Przygotowałem sobie tonę nagrań z dzisiejszej wygranej, sir. Pomogę jej później rozrzucać, panie wygrany pana Żłofa. Mam nadzieję, że macie wystarczająco, ponieważ także zostałem swoich ludzi. Czy na pewno tyle nagrań przejdzie? Scena zmieniła się na sąd. I ostatni akt został zagrany tej historyjki. Legenda wspaniałego złodzieja Yatagaratsu. To historia o osobach, które zdecydowały się, aby żyć w poszukiwaniu prawdy. Prokuratorzy to osoby, które starają się oskarżyć oskarżonych. Ale nie wygląda to, żebyśmy mieli zbyt wiele wyboru. Credo, które zmusiło mnie o życia w młodości. Cóż, nie myślę, że to jest wszystko, czym jesteśmy jako prokuratorzy. To ponieważ... Nawet jeżeli byłem od sądu przez tak krótki okres czasu, czuję się, jakby moje życie się odmieniło. Dzisiaj, bardziej niż inny dzień, czuję się, że mogę wzrosnąć. Zlecieć w powietrze. Naprawdę zawdzięczam panu Edgeworthowi podziękowania za inny dzień. Dzięki niemu wciąż mogę być naprawdę prawdziwym artystą. O, a na temat moich walizeczek... Przedaję je im przez internet i są naprawdę prawdziwą sensacją. Dzięki tym arcydziełom cały świat może być przygotowany na moje walizeczki. Oraz wybierać linie lotnicze iFly, czy moc nowego jedzenia oraz lunchu. Tak sobie myślę, że być może pewnego dnia zrobię różowo-żółte siedzenia? To ten samolot będzie wtedy straszny. Przepuszczaj mnie! Edward! A, to ten beznadziejny człowiek. Ha! Słowo do niego. Straciłem czas i pieniądze. Ale bardziej ważniejsze, otrzymałem fantastyczny skarb innego dnia. Stateczkę Primidux z Królestwa Kodofi. Jest jakiś lekki w moich rękach, ale ambasador Paleano był naprawdę wspaniały. Może to była replika? Nie widzuj mnie już więcej! Nareszcie załapaliśmy zabójcę agenta Hicksa i byłam także świadkiem w zeznaniu pana Alby. Ja to, że wszystko zamknęliśmy ostatecznie. Otrzymałam inną ofertę od Interpolu, aby pracować w innych sprawach, ponieważ potrzebuję mojej kooperacji. Jednakże sądy w Kodofi czekają. Lot do Kodofi powinien zaraz odbyć, więc mój beach będzie gotowy, aby się tam rozerwać. Sir! Ty mały patronet został dzisiaj naprawdę wasz rzucony, sir. Myślałem, że mogłabym mieć bezpiecznie broń, którą zgubiłem, ale nie zobaczyłem, że zgubiłem także moją sakę policyjną. Przypuszczam, że naprawdę wkurzyłem wszystkich, z powodu tego nie mogę odnaleźć mojej odznaki. Moje małe życie nagle stało się czarną, wielką dziurą, sir! Myślę, że pójdę po prostu do sądu i wypełnię zapisy jako Ruthless Man!
Właściwie mam nadzieję, że porozmawiam sobie z panem Edgeworthem troszeczkę więcej. Ale musiałam wrócić do Europy. Przecież mam długą drogę do przepicia, aby tam studiować. Tym razem pomogę panu Edgeworthowi w sprawie, jako prawdziwy naukowiec śledczy. Jestem pewna, że będzie mnie poczuła mojej pomocy, którą mu dam, naukowo mówiąc. Z powodu porwania, które zostało podrobione, puszczono mnie łatwo. Ale nie będę chyba nie wychodziła ostatnio, ponieważ tak właściwie to jest w porządku. Nie osoba, która jest w więzieniu, to osoba, z powodu której teraz jestem w więzieniu miłości. Moja ona padła, kiedy byłam w grze ochrony i tam był taki ochroniarz. Taki się spojrzenie w swoich oczach, tak jak pewien prokurator. Przestań, Loren! Kiedykolwiek nauczysz się, żeby nie zachowywać się w więźniach. Cel! Wyglądałoby na to, że pewien dramat zakończył się w końcu na zewnątrz sądu. Skoro my sędziowie siedzimy tutaj sobie cały czas, słyszałem tylko plotki, ale... Wyglądało na to, że pan Edgeworth sprzymierzył się ze złodziejem i został detektywem. Może powinien dołączyć do grupy ochroniarzy i stać jakimś prawnikiem czy coś? No, dobra, bierz Phoenixa Wrighta i... kurde, tego... oficera McKinsa. To byłaby komedia. Totalna komedia. O, uciekam podobnie od śmierci. Tak, ale gościu, kiedyś mieliśmy szczęście, że pan Edgeworth nam pomógł, co nie? Tak, ale z powodu tego, że straciłam klucz, zostałam wyrzucona z mojej roboty jako ochroniarz. Nie upadaj, Kay! Wciąż masz mnie! Masz rację, sir. Nie będę smutna. Podniosę się z tego wszystkiego i przejdę przez to. Zastanawiam się, czy będzie moja następna robota. O, to właściwie troszeczkę śmieszne. Wróć do bycia z Tom. Zacznij pracować w restauracji ponownie. Mycho kelnerka. Ta dobra nie na ciebie pasowało. O tak, to ja ludzie! Haha! Widzicie, nie zakończyliście bez mnie! O, dlaczego nie przyjdziecie do Konopi na wakacje? Mamy naprawdę fajne kupony! Właśnie teraz nasza ambasada jest... Dui prezentuje... takie... prowadźmy śledztwo! Show. Wyglądało na to, że pewne... trzeba stworzyć pewne... rozprawy i zniecić trochę ogniów. Mieliśmy troszeczkę problemów z tymi ogniami, ale następne wydarzenie będzie wspaniałe. To będzie atrakcja zatytułowana Złapię Takaratsu! Oczywiście, mam nadzieję, że Kay pomoże nam z tą ostatnią atrakcją. Więc ludzie, pamiętajcie, jeżeli chcecie mieć naprawdę wspaniałą zabawę, to musicie wziąć udział w Złapię Takaratsu! Nie mogę wierzyć, że Michi mnie nie zawiedziła i uciekła do Japonii. Ale jest okej, ponieważ to tak spotkałem Miharu. Planujemy kiedyś przejść do Paryża i zobaczyć nowy biznes. Zamierzamy sprzedawać niebieski ocen psów. To będzie jak gorące ciastko, ale z hot dogiem w środku. Niebieski hot dog i niebieskie słońce gwarantuje, że twój język będzie cały niebieski. Tak samo jak twoja twarz. Mam nadzieję, że raz to zadziała, ale może nie. Może wiem, że naprawdę nie jestem jak ten gościu w niebieskim ubraniu. Nie wiem, o co mu chodzi. Następnym razem jak go spotkam, to będę pewnie że jest jednego z moich psów. Ciekawe, o jakim koleściu w niebieskim dziadku gada. No normalnie nie mam pojęcia. Tja, mi też nie mogło zabraknąć. Dzisiaj dałem zeznanie w sądzie. Jako członek Yatagarasu. Jo, panie Pat! Gadasz dobrze! Bardzo chętnie, co się wydarzyło! Tak w ogóle, zauważyłeś te elementy grupy szmuglerskiej, kiedy zaczęli się ruszać? Była pewna problematyczna walka, którą powinniśmy wygrać, pomimo tego, że znajdziemy kolejnego bossa. Jednakże, żeby być szczerym, chcę sobie, aby zapomnieć o tym, że słyszałem o tej grupie szmuglerskiej. Langsi mówi! Nie są uderzeni przez strunę tego węża, to od głowy aż po ogon.
Niech nie cieka od prawa, ucieka gangowi wilków. Łapiesz wszystko, co chcesz. A, młodzież. Kiedy ja będę stary, zastanawiam się. Zacząłem zauważać, że mam szare włosy także na mojej brodzie. Myślę o tym, kiedy patrzę w swoje lustro. I zamierzam je wymienić. Haha, chyba nie myśleliście, że mi także zabraknie słodziaszki! To byłam różną księżniczką i różną snaką w ciągu 2 dni. Porozmawiamy o byciu zajętym. Ale to jest w porządku, ponieważ dostałam list od mojego kochanego Czusia. Proszę, zajmij się swoją miernicą. Kiedy będziemy o tym mówić, to także zajmij się swoimi... tym... głową. Rozumiało mi wyznaczać. To nie tak, że lubię to, co mam we włosach i w ogóle powinnam czasem uważać, że on jest jakimś tylko dziwnym zwierzakiem, tak jak byłam różną księżniczką, która podobrała do sprawiedliwości, wtedy mogłam użyć każdej gości i ości i wygrywać w sprawie dzięki sprawiedliwości. Uhu, czuję się teraz lepiej, po tym jak rozprawa się zakończyła. Jak zawsze, twoja legalna moc jest naprawdę wspaniała, sir. Tak, nie było nic lepszego niż zobaczenie twarzy pany Alpy, kiedy wyszły wszystkie sekrety tego grupy szmuglerskiej. Mam pod wrażeniem, jesteś znaną osobą kiedyś w sądzie. Panie Edgeworth, jest 10 razy śmialszy w sądzie. Bazując na informacjach, które pan Alba zaoferował, oni zaczęli teraz bardzo wielką operację. Aby oczyścić resztę tej grupy szmuglerskiej, jestem szczęśliwy, że Franciszka zostawiła to agentowi, znaczy... Jestem szczęśliwy, że zostawili to Franciszkiej cel agentowi Langowi. A więc jakie są teraz twoje plany, Kay? Ha? O, cóż. Skoro zajęliśmy ten typem, który zabił mojego ojca, jestem pewna. Hej, no wiem. Może po prostu będę teraz asystentką pana Żurfa. Wciąż chcesz ukraść moją robotę, przyjaciółko? Tylko żartuję. Nie mogę ukraść czegoś tak właśnie dla ciebie, Gami. Co za ulga. Okay. Tak? Nawet po tym, co się wydarzyło, ty wciąż planujesz, że jesteś wspaniałym złodziejem? Oczywiście. Ale nie chcę naruszać legendy na temat tego Jatakarasu, więc wstrzymam się, dopóki nie zbiorę drużyny trzej osobowej, własnej sobie. Osobowej czy drużynowej? Jakieś 3 słodkie panienki. 3-osobowa drużyna złożona z pięknych piękności w tym samym wieku, co ja, to możliwe? Gdzie możliwe? Bazując na te kryteria, raczej wątpię, żebyś w ogóle znalazła tą 2 ludzi, kiedy potrzebujesz. Mój ojciec wybrał walkę z prawdą. Myślę, że to... zawdzięczam mu to, co teraz będę robić. Myślisz, panie Czurf? Jedną rzeczą, którą mogę zawsze ukraść, to prawda, która zostaje ukryta przed naszymi oczyma. Będę pracować ekstra trudno, ale sprawić, że świat będzie lepszy, kiedy ja tak raczej nie będzie potrzebny. A więc bądźmy pewni naszej przyszłości. Cóż, przepraszam, że to czasem sobie poszła. Rozumiem. Okej! Bądź radosna i w ogóle trzymaj się silna, okej? I nie bądź my nieznajomymi. Nie martw się, wrócę. Będę pewna, aby zniszczyć ten zamek w oknie i się łamać. Gdyś proszę mogła. Czy możesz po prostu wejść głównymi drzwiami? Jest okej, panie Edgeworth. Zamki w moim oknu zawsze były z czarnowieków. O, jeszcze jedna rzecz, zanim pójdę. Zróbmy sobie grupowe zdjęcie, tylko naszej trójki. Tak! Takie zdjęcie ostateczne. Każda wielka sprawa musi się tak zakończyć. Nie. Hej, dlaczego nie? Nie mów mi, że masz nieśmiałość do kamery, panie Dżurf. Oczywiście, że nie, detektywie. No dalej, panie Dżurf, robię zdjęcie teraz. Hej, wracaj tutaj. Panie Dżurf, nie możesz uciec od tego, ser. O, hej, detektywie Gamszu. Przestań! Nie mogę zostać zobaczony robiąc to! A, dobra, robię to, bo wiecie, ser! I tak, długa historia z incydentu KG8 doszła do końca. Widziałem wszystko na temat powiązania z grupą szmuglerską i narodziny małego złodzieja. Wspaniałego złodzieja. Ale to chyba czas, aby troszeczkę odpocząć i się zrelaksować. Być może trafię w końcu na śledztwo na temat nowych spraw. Powodem mojego wkurzenia jest to, że chcę odnaleźć prawdę oraz to, że wierzę w siłę osób, które używają prawa dla dobra.
dla kogoś, kto wybrał życie moim życiem jako prokurator. To jest moje nowe credo. Dostajemy w cudzysłowie piękne zdjęcie, na którym Miles Edgeworth, no cóż, jest zażenowany tym, co się tutaj właściwie odwala, przynajmniej Gamsu i Kay są zadowoleni. Ale w sumie tak się właśnie kończy Miles Edgeworth Investigation.